Witam was serdecznie, z tej strony Zastarzy na gry, a ja jestem Izo i przygotowałem dla was materiał o Call of Duty. Nawet nie o jednym, nie o dwóch, a o trzech różnych grach spod tej marki, bo o tym dzisiaj będziemy dyskutować, a wszystko już za chwilę. Na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że te opinie i moje oceny będą bardzo subiektywne, więc wielu z was może się z tym nie zgodzić, ale jeśli jesteście ciekawi mojej opinii, to zapraszam do seansu. Na pierwszy ogień pójdzie Call of Duty Modern Warfare 2. Oto od tego wszystko się zaczęło. Już prawie 2 tygodnie minęły od premiery, a ja już mam nabite ponad 100 godzin, więc tak, gra ogółem jest dobra. Jest to troszkę smutne, bo jest przez wielu graczy traktowana jako taki pit stop przed Warzone'em, który ma mieć premierę w środę 16 listopada. No i tak trochę jest i niestety ma też parę problemów, z którymi deweloperzy na początku nie dawali sobie radę, ale bardzo szybko to naprawili. Przede wszystkim dużo graczy, raczej duża część community Call of Duty narzeka na pewną zmianę. Zmianę, która mi osobiście się podoba, bo jest to zmiana dźwięków. Teraz zdecydowanie bardziej słychać chodzenie przeciwnika, jego bieganie, czy w ogóle przemieszczanie się po mapie, przez co gra przestała być aż tak bardzo arcade'owa i ma troszkę zalążki tactical shootera. Oczywiście Call of Duty nigdy taktycznym shooterem nie będzie, więc ja bym powiedział, że to jest taki dobry kompromis pomiędzy tym, żeby kogoś słyszeć, a pomiędzy tym, żeby dalej sobie biegać po mapie i mordować kogo się da jak najszybciej. Niestety też problem jest z mapami. Map jest po prostu mało. Tak samo jak mapa muzeum, która była jeszcze w becie dostępna, została okrojona z finalnej wersji gry, ponieważ okazuje się, że właściciele tego muzeum troszkę sobie nie życzyli umieszczania go jakby w grze, co jest troszkę zrozumiałe. Jest to obiekt prywatny, tak? Nawet jeśli nie prywatny, to może nie do końca ktoś wyraził zgodę, aby umieścić go w cyfrowej grze, gdzie strzela się do innych ludzi cyfrowych również, więc to mogłoby być troszkę słabe. Ale okazuje się, że tu na tym problemy się nie kończą. Mamy również mapę hotel, która również ma być usunięta z tego samego powodu, gdyż władze hotelu nie życzą sobie, aby ich hotel znajdował się w tak brutalnej grze, jaką jest Call of Duty. Ja osobiście powiem, że dużo kontrowersji wzbudziła też cena. Szczególnie cena, jeśli chodzi o peceta, bo podstawowa wersja na komputer kosztuje 350 zł. No to jest dość sporo, ale z drugiej strony jest to wyrównanie cen konsolowych i uważam, że pewien nowy standard, do którego musimy się już przyzwyczajać. Gry AAA wypuszczane przez duże studia już niestety raczej będą tyle kosztowały. Oczywiście wiemy, inflacja itd., itd. Nie, po prostu to jest taka cena, tak to już będzie wyglądało i te droższe gry to jest coś, z czym musimy nauczyć się żyć. Tutaj też warto wspomnieć, skoro jest to jeden taki prekursor i na pewno najdroższe Call of Duty, jakie do tej pory wyszło, to co mamy zawarte w tych 350 zł, które wydajemy na tę grę? Więc tak, po pierwsze jest to kampania. Kampania jest bardzo dobrym uzupełnieniem historii z Call of Duty Modern Warfare 2019. Uważam, że jest bardzo dobrze zrobiona, historia jest fajnie opowiedziana i przede wszystkim misje są przekozackie. Dlaczego tak powiedziałem? Dlatego, bo są różnorodne. Wcale nie są nudne. Uważam, że nie jest to pójście typowe na łatwiznę, gdzie idziesz z punktu A do punktu B, mordując przy tym tysiące pikselowych przeciwników. Faktycznie ma to ład i skład i gra się naprawdę fajnie. Szczególnie misje, gdzie wymagają troszkę bardziej taktycznego podejścia. Widzimy też zachowanie tych żołnierzy, które jest, uważam, świetnie przeniesione ze świata realnego do cyfrowego. Ale mówię, nie chcę wam powiedzieć za dużo, jak tyle, że gra jest naprawdę fajna. Ta kampania jest naprawdę dobra i uważam, że ludzie, którzy kupują Call of Duty tylko po to, żeby pograć w multiplayer, możecie dać szansę tej kampanii i uważam, że na paręnaście godzin na pewno się nie rozczarujecie. To będzie dobra zabawa. Niestety kampania jest dość krótka, ale to są dobre wspomnienia. Oprócz kampanii mamy też tryb Spec Ops. Mamy misje kooperacyjne, w które możemy grać ze swoimi znajomymi. No, fajny dodatek, fajnie, że coś takiego w ogóle jest. Fajne są te misje kooperacyjne, jasne, ale są nudne. Na zasadzie to nie jest coś, w co będziemy grać długo. Uważam, że to są takie misje na raz bądź dwa razy, żeby je przejść, rzucić w kąt i zapomnieć. Jakby fajny dodatek, naprawdę. I fajnie, że coś takiego jednak wprowadzono, ale dalej nie jest to coś wyjątkowego, nie jest to coś, co by sprawiło, że nagle mi się będzie chciało grać w tego koopa. Nie, po prostu odpalacie drinka, siadacie z kumplem na Discordzie, przechodzicie tę misję i pewnie nudzi się, idziecie grać na multiplayerze. Ale jeśli chodzi o multiplayer, tu się zaczynają schody. Bo tak jak uważam, że ogółem gameplay jest naprawdę przyjemny. Fajnie się gra w to Call of Duty, po prostu daje on taką dziwną satysfakcję. Tak jest wiele problemów okrasane tym wszystkim. Na przykład mała ilość map i mała ilość trybów. Właściwie tryby, no okej, w większości są takie jak zawsze, ale brakuje na przykład mojego ulubionego trybu z poprzedniej wersji tej gry, a czyli z poprzedniej edycji. Mianowicie Gunfight. Gunfight 2x2 bądź 3x3
to były akurat te tryby, które urzekły mnie najbardziej. Były fajne, dynamiczne, szybkie i przede wszystkim wymagały współpracy od ciebie i twojego kumpla Max. I to jest tyle. Super. Losowe bronie, wszyscy uczciwie mogą się tam postrzelać. Mega sprawa. A druga rzecz, na którą narzeka spora część społeczeństwa Call of Duty, to skill-based matchmaking, przepraszam bardzo, który jest ewidentnie w tej grze widoczny. Na czym to polega? Bardzo proste. Polega to na tym, że ty zostajesz wrzucony na lobby z ludźmi o podobnym poziomie umiejętności do twojego. No, tak to powinno wyglądać niby, nie? Jakby jak tak pomyślimy, no, na tym polegają gry, że powinieneś grać z ludźmi lepszymi albo na swoim poziomie, a nie wchodzić na serwery w cudzysłowie z nubkami i latać sobie i mordować wszystkich bez spocenia się, no bo wtedy też by nam się to nudziło, tak? Niemniej faktycznie czasem jest tak, że ja na przykład chcę wejść na serwer, żeby po prostu sobie pochillować, nie zastanawiać się, czy gram z lepszymi, z gorszymi, po prostu polatać, postrzelać. A często kończy się to tak, że po prostu muszę wejść i upocony siedzieć, ścisnąć, żeby cokolwiek ugrać, bo przeciwnicy po prostu dobrze strzelają i ciężko jest się po prostu normalnie wychillować i pobawić. No, to jest trochę błąd designu, bo to powinno wyglądać troszkę inaczej. Powinniśmy mieć gry rankingowe, gdzie każdy ma swoją rangę i gra z ludźmi na tej samej randze, tak? Jest w stanie grindować tą rangę, iść wyżej, żeby grać w konsekwencji z najlepszymi. I powinien być też tryb normali, tak? Jak mamy na przykład, nie wiem, w League of Legends, gdzie po prostu włączasz grę, zostajesz rzucony na serwer z losowymi ludźmi o losowym poziomie umiejętności i twoje statystyki tam nie są nawet rekordowane, nie? I w ten sposób możemy naprawdę wejść, potestować, pośmiać się, pobawić, nie przejmować się wtedy tą rozgrywką w taki sposób. No ale cóż, no na razie tego nie mamy, miejmy nadzieję, że kiedyś zostanie to wprowadzone. Póki co jesteśmy skazani na ten skill-based matchmaking i on jest, działa, no tak jak powinien działać, deweloperzy są zadowoleni. Społeczeństwo, no niekoniecznie, może nawet nie wszyscy, bo oczywiście są gracze, którzy się będą z niego cieszyć, bo chcą sobie, nie wiem, w niedzielę na spokojnie przy dyneczku odpalić grę i po prostu coś pograć i postrzelać, mieć szansę z przeciwnikami, których spotykamy na serwerach, a są tacy, którzy będą narzekać, bo są przyzwyczajeni do tego, że są najlepsi, że cisną, że próbują się nauczyć jak najwięcej w tej grze i wycisnąć każdą możliwą krople potu ze swojego ciała, żeby jak najwięcej tych fragów zrobić. No i będą mieli troszkę utrudnioną sytuację, bo będą trafiać po prostu na podobnych przeciwników do siebie. Oprócz tego multiplayer jeszcze zaskoczył mnie jedną rzeczą, mianowicie w Modern Warfare 2 mamy całkowicie inny system odblokowywania broni. Nie mamy już tak, że broni odblokowujemy wraz z poziomem naszego konta, a raczej po prostu przez poziom konkretnej broni. Dla przykładu, jeśli chcemy odblokować ciężki karabin maszynowy RPK, to jest po prostu droga odblokowywania przez levelowanie zwykłego podstawowego kałacha. Na bodajże 14 czy 16 poziomu tej konkretnej broni mamy dostęp do kolejnej. I tak dalej, i tak dalej. Jest to troszkę efekt lawinowy, ale naprawdę fajnie wprowadzony, bo uważam, że przez to gra zmusza ciebie, żeby spróbować jak największej ilości broni, a właściwie praktycznie każdą broń, tylko po to, żeby odblokować inne. Na początku byłem sceptycznie do tego nastawiony, bo ja nie lubię, jak gra nas do czegoś zmusza. Ale z drugiej strony dzięki temu poznałem parę broni, których myślę w życiu bym nie wypróbował, a którymi grało mi się naprawdę fajnie dlatego, bo musiałem spróbować nimi zagrać. Więc tutaj Activision OK, oddaję wam punkt, fajnie wyszło. Oczywiście tutaj też warto wspomnieć o dodatkach do broni, które odblokowujemy i to jest też super pomysł. Bo jeśli odblokujemy jakiś dodatek, jest on dostępny na każdej naszej broni z tej samej rodziny już do końca gry. Innymi słowy, to nie jest tak, że każda broń ma teraz określoną liczbę poziomów i żeby mieć wszystkie dodatki na niej, musi mieć maksymalny poziom na tej konkretnej broni. Nie. Mając broń nawet na małym poziomie, możemy mieć już dużo dostępnych dodatków przez to, że odblokowaliśmy te dodatki, levelując inne bronie. Super pomysł, uważam, że fajny. Też troszkę daje inne poczucie tego grindu, bo faktycznie levelowanie różnych broni daje ci takie poczucie, że coś jednak odblokowujesz, tak? Że coś zyskujesz i na pewno jest do tego przez to większa motywacja. No ale cóż, myślę, że jeśli chodzi o sam multiplayer, to tyle. Jakby zdecydowanie uważam, że jest dobrze zrobiony, zdecydowanie uważam, że ma spory potencjał. Obawiam się tylko, że niedługo, bo 16 listopada, jeśli wyjdzie już DMZ i Warzone 2.0, bo wtedy właśnie ma być premiera, troszkę ten multiplayer odejdzie w niepamięć, tak samo jak zresztą było z Modern Warfare w 2019 roku. Zaraz po premierze pierwszego Warzona gra była troszkę zapomniana, update'y wchodziły rzadko, no i content również pojawiał się bardzo sporadycznie, może na jakieś nowe sezony. No miejmy nadzieję, że Activision weźmie sobie do serca, że ej, chłopaki, wypuściliście grę za, nie wiem, 350 zł 2 tygodnie temu. Ma ona swoją rzeszę fanów, ludzi, którzy nie chcą grać ani w DMZ, ani w Warzona, więc zadbajcie o tych graczy, ale tutaj jestem dobrej myśli, ponieważ póki co, jak wiele błędów się pojawiło w Call of Duty, tak, wbrew pozorom, zostały one dość szybko naprawione, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem,
bo w poprzedniej edycji był to jednak spory problem i czasochłonny. Niemniej, czas przejść do drugiej gry, o której będziemy dzisiaj mówić, czyli Call of Duty DMZ. Mówię drugiej gry, a nie osobnym trybie, bo to w ogóle nie przypomina tej samej gry, którą znamy, tak? To nie wygląda jak Call of Duty. To ma być taki trochę merch pomiędzy Call of Duty a Escape from Tarkov. Tutaj przytoczę sobie jakby słowa mojego dobrego przyjaciela, który powiedział, że duże firmy nie zdają sobie sprawy, co tak naprawdę wpływa na sukces Tarkova. Ja osobiście uwielbiam tę grę, uważam, że Escape from Tarkov jest naprawdę świetnie zrobioną grą. No i ciężko będzie jakby wypełnić te buty Activision. Na razie nie miałem okazji pograć w DMZ, ale oglądałem materiały udostępnione przez streamerów, którzy jednak dostali tę grę w Early Accessie. I muszę powiedzieć, że troszkę się rozczarowałem. Gra wydaje się po prostu totalnie uproszczoną jakby wersją Escape from Tarkov, w ogóle nie przypominająca tak naprawdę tej gry. Więc nie mogę za dużo powiedzieć do momentu, aż oczywiście nie spróbuję. I myślę, że w środę, jak już tylko będę miał okazję dorwać swoje łapska do tej gry, to na pewno nagramy trochę materiałów i na pewno może zrobimy live streama, na którym będziecie w stanie to zauważyć, zobaczyć, posłuchać opinii na żywo. Ale tymczasowo nie jestem przekonany. Fajnie, że robią coś nowego, fajnie, że próbują wyjść do jakby innego rodzaju graczy, jakby zrobić troszkę więcej tej samej franczyzy, bo jakby to zawsze jest w porządku. Taki element RPG-owy, lutowania, eksplitacji i jakby zmienianie celu, tak? Bo w multiplayerze mamy jednak bardzo ściśle określone cele, no ale zazwyczaj padamy, respimy się i jest to bardzo powtarzalne. No w Warzone za to musimy przetrwać jako ostatni, przy okazji pewnie chcąc zrobić paręnaście fragów. No i tutaj mamy troszkę inny cel, bo tutaj możemy eksplitować się z mapy nie mając nawet jednego fraga, albo wręcz przeciwnie, zrobić ich wiele, ale nie znaleźć miejsca na eksfiltrację, no i tracimy cały swój loot, który dotychczas uzbieraliśmy. Mówię, myślę, że ma to potencjał, myślę, że jeśli będzie to dobrze poprowadzone, to będzie naprawdę fajna gra, aczkolwiek obawiam się, że będzie ona troszkę puszczona w niepamięć na rzecz Warzone'a, na którego jednak chyba większość osób czeka. No więc idąc do Warzone'a, słuchajcie, Warzone 2.0 to jest gra, która naprawdę sprawia, że aż nie mogę się doczekać. Serio, dawno nie miałem tak, żebym czekał z niecierpliwością na premierę jakiejś gry. I przyznam, że w pierwszym Warzone spędziłem ponad 2500 godzin, rozegrałem 7000 meczy. Jak teraz o tym myślę, to krótkie miałem niektóre te mecze. Ale cóż, bywa i tak. Troszkę zjadłem na tym zęby. I póki co z materiałów, które widziałem, jest wprowadzonych wiele zmian, które uważam są bardzo mądrymi zmianami. Tutaj jestem również zaskoczony, tu powiem delikatnie ironicznie, bo nie spodziewałem się, że gracze zostaną wysłuchani i będzie wprowadzonych tyle zmian, tak jakby naprawdę jakościowo dobrych dla dobrego Battle Royale'u, dla fajnej rozgrywki. Też oczywiście ciężko powiedzieć do momentu, aż sami nie wypróbujemy, ale na to, co na razie zostało nam pokazane, na te informacje, które dostaliśmy, wygląda to naprawdę świetnie. Warzone też, trzeba przyznać, będzie takim oczkiem w głowie, bo jego sukces, na początku zresztą też pandemii, no bo wtedy notabene miał on premierę, więc na pewno na to też przekłada się jego sukces, był ogromny. Bardzo wiele osób w niego grało. Polska społeczność jest ogromna, jeśli chodzi o Call of Duty, a przede wszystkim Warzone'a. Oczywiście zapewne to, że jest free to play, tak samo jak będzie i DMZ, na pewno ma na to spory wpływ, ale był po prostu fajną, dobrą grą. Jego problem wynikał troszkę z czego innego, bo widać było z czasem, że deweloperzy z pewnymi problemami sobie po prostu nie radzą. Jak na przykład z bugami, które pojawiały się po kilkakrotnie te same, albo z cheaterami, którzy w pewnym momencie wręcz tą grą rządzili. No, nie było to fajne, nie dawało to satysfakcji i myślę, że tyle brakowało, żeby gra całkowicie umarła. I stąd właśnie zdecydowaliśmy na tak drastyczny krok, jak stworzenie Warzone 2.0, napisanie go praktycznie od nowa, ponieważ podobno poprzedni silnik i rodzaj napisania tej gry nie pozwalał na dokonanie wielu zmian, które deweloperzy chcieli wprowadzić. No i taki precedens właśnie mamy teraz, bo dokładnie to się dzieje. Mamy nowy silnik, mamy nową grę, mamy nowego Warzone'a. Przypominam, że poprzedni ma 2 lata, to jest dość świeża i młoda gra. Ale może to będzie dobre wyjście i miejmy nadzieję, że deweloperzy jak najwięcej tych błędów, raczej jak najwięcej się ze swoich własnych błędów nauczyli i dadzą nam teraz grę, która naprawdę będzie w stanie porwać nas na setki, tysiące godzin. Jak mówię, uważam, że nie mogę się doczekać, uważam, że jestem bardzo nahypowany i uważam, że zmiany, które dotychczas były pokazane, strzał w dziesiątkę. Oczywiście więcej powiem wam w środę, bo nie chcę zapeszać, ale miejmy, słuchajcie, nadzieja umiera ostatnia, tak? Jeśli chodzi o Modern Warfare 350 zł, tutaj dość ciekawa sprawa, bo nawet twórcy trochę traktują ten Modern Warfare jako taki leveling zone właśnie pod DMZ i pod Warzone'a.
No jest to troszkę niefajny zabieg marketingowy, bo jednak jeśli już płacimy 3,5 stówy za coś, tak? To ma być produkt, który będzie równie supportowany jak właśnie Warzone czy DMZ. No nie czarujmy się, jakby to musi tak działać. To jest połączone i deweloperzy chcą jak najwięcej zarobić ze sprzedaży swoich gier i zmaksymalizować te zyski. No poniekąd tych bardziej zagorzałych fanów Warzona zmuszając do tego, aby kupili Modern Warfare 2, żeby na premierę Warzona mieli już po prostu wylewelowane bronie. No, niefajny zabieg, uważam, że trochę taki cheesy, ale jednak zrozumiały z punktu widzenia dolarów, które gdzieś tam na odpowiednim koncie powinny się znaleźć. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu faktycznie, czy te sezony kolejne będą dodawały kontentu do wszystkich trzech gier, bo nie czarujmy się, to jest mega trudna sprawa, mieć praktycznie w jednym momencie trzy tak bardzo odrębne od siebie gry, więc zapewne i trzy zespoły, które będą się tymi zajmowały, tymi grami, przepraszam, i uważam, że to może być troszkę głęboka woda, na którą Activision się rzuca, ale nie zostaje nam nic innego jak czekać, obserwować, sprawdzać, komentować i mieć nadzieję, że jednak będzie dobrze. Także serio. Jeśli zastanawiacie się, czy warto kupić Modern Warfare, ja osobiście bawiłem się przednio. Jeśli jednak chcecie zobaczyć, czy w ogóle podoba wam się tego typu rozgrywka, albo czy wciągnie was zarówno Warzone, jak i DMZ, dajcie temu parę dni, ponieważ obie te gry będą dostępne free to play już od 16 listopada, więc może nie ma co się śpieszyć. Niedługo święta, pewnie jakieś przeceny i wtedy na pewno taką decyzję będzie wam podjąć łatwiej. Niemniej ja osobiście jestem zadowolony, w którą stronę idzie zarówno franczyza Call of Duty, jak i to, co deweloperzy robią z kolejnymi wydanymi przez siebie grami. Bo po prostu widać, że chyba zaczynają gdzieś tam zalążkowo słuchać graczy i tego, czego gracze chcą. I nie mówię tutaj tylko o prograczach, mówię tutaj o jakby ogólnej bazie graczy, która będzie grała w tę grę, ponieważ gra wydaje się być troszkę bardziej casualowa i przystępna, niemniej mając dalej cały czas wysoki skill ceiling dla tych, którzy będą chcieli grać turnieje, czy jednak bardziej angażować się w swoje rozgrywki. Cóż, słuchajcie, to by było na tyle, bo jak mówię, więcej dowiemy się w tym tygodniu, na pewno nie omieszkamy się wam o tym przybliżyć tematu, nagrać materiału i zrobić jakiś live streamów, także koniecznie śledźcie kanał Za Starzy na Gry. Myślę, że tutaj też koniecznie będę chciał namówić zarówno Marcina, jak i Ufała, żebyśmy sobie w trójkę pograli, mamy właśnie misje kooperacyjne, które mogą być całkiem fajnie, albo nawet postrzelać do siebie naprzeciw, jakby w multiplayerze może być naprawdę fajną zabawą. No ale zobaczymy, czy uda się chłopaków namówić. Też mam do was prośbę, jeśli takiego typu taka mini recenzja, krótka, zwięzła i myślę na temat, podoba wam się, to dajcie o tym znać w komentarzu. Jeśli chcecie, żeby forma była troszkę inna, może bardziej gameplayowa, wtedy poczekamy parę dni do premiery, zrobimy taką formę i może ona trafi do was bardziej. Jesteśmy otwarci na każdą krytykę, na każde jakby wasze pomysły, więc jak najbardziej bardzo was proszę i zachęcam, aby w komentarzu dawać nam o tym znać. Tymczasem Za Starzy na Gry was serdecznie pozdrawiają, ja również życzę wam miłego wieczorku i widzimy się na polu bitwy 16 listopada. Do zobaczenia.